do niesienia krzyża przygotowują się przedstawiciele alumni poznańskiego i kalickiego seminarium. Stacja 9. Trzeci upadek pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ostatni upadek był według tradycji tym najcięższym. Takim upadkiem, z którego Jezus nie ma się wypowstać. Przy którym doświadcza ostatnich granic swojej ludzkiej natury, która już niemal całkowicie odmawia posłuszeństwa. Jezus jednak zdobywa się na postawie, które doprowadzi do celu dzieła zbawienia. To mocna lekcja, że trzeba zawsze wstawać i że miłość potrafi zdobyć się na kroki, które przekraczają ludzkie siły. Przy tej stacji możemy pomodlić nasze upadki, zwłaszcza te wszystkie, z których wydaje się, że nie mamy już siły powstać. Albo takie, przy których tracimy wiarę, że nasze powstanie ma jeszcze sens. Polećmy miłosiernemu Panu także nasze wielkopostne spowiedzi, a także naszych braci i siostry, którzy nie wierzą, że kolejny sakramentalny powrót do Boga ma jeszcze sens. Jeden ze współczesnych kierowników duchowych powiedział kiedyś, że spowiedź jest przecież nie tylko wyznaniem grzechów, ale jest też prawdziwym wyznaniem miłości. Panie, to prawda, że ja to wszystko zrobiłem, że tak bardzo upadłem, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że Cię nie kocham. Panie, który powstajesz nawet wtedy, gdy nie masz już zupełnie siły, daj naszym czasom. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. W cienie krzyża podejmuj chleb.